Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i dzisiaj chciałbym wam pokazać dwa Note'y obok siebie. Mamy Note'a 3, Note'a 4. Jeśli chodzi o wymiary, zobaczmy sobie 1:1. Czy rzeczywiście Note 4 jest większy? No nie sądzę, wygląda identycznie. Bym powiedział, że może ciuteńkę na wysokość. To jest różnica między Note'em 3 a Note'em 4, więc niewielka. Jeśli chodzi o szerokość, praktycznie zero różnicy. Ani jedno, ani drugie nie wystaje, to znaczy, że się pokrywają. Oczywiście no, na grubość Note 4 jest chudszy, więc jak najbardziej. Jeśli chodzi o tył, tylne rozwiązanie, to zdecydowanie bardziej odznaczająca się faktura na Note 4, czyli widać, że jest bardziej taka chropowata. Ale jeśli chodzi o ułożenie elementów, to różnica jest taka, że głośnik wrócił znowu na tył obudowy, a reszta jest mniej więcej tak samo. Oczywiście mamy tutaj pulsometr, więc również tutaj trochę więcej miejsca zajmuje, ale generalnie wygląda to 1:1 tak samo. No i tutaj możecie zobaczyć najprostsze porównanie soczewki w Note 3 i w Note 4. Widać, że ta w Note 4 jest większa i w związku z tym dlatego są te zdjęcia właśnie lepszej jakości, są jaśniejsze. No i pod tym względem na pewno będą też się lepiej prezentowały. Jeśli chodzi o przód, tak wyglądają oba urządzenia. Tutaj również też nie ma jakichś większych zmian. Widać, że delikatnie wyższy jest Note 4. Ciężko pokazać tutaj tą samą tapetę, ale tak naprawdę można zobaczyć, że ekrany są podobnie jasne, nie ma to jakby zwycięzcy. Może troszeczkę Note 4 jaśniej świeci. I rzeczywiście no, widać, że jest większa rozdzielczość na Note 4. Na pewno jest to wielki postęp względem Note 4. To nie jest tak, że to jest jakiś mały upgrade, bo urządzenie znacznie lepiej wygląda. Zobaczcie, jeśli chodzi o górę. Z tandetnej takiej ramki, którą mieliśmy, czyli takiej no, plastikowej naprawdę, mamy teraz ramkę, która wygląda znacznie lepiej, jest przynajmniej w tym czarnym modelu, wygląda na taką matową i faktycznie no, wygląda to znacznie lepiej, również z tymi takimi dodatkowymi wstawkami, które tutaj mamy. Jeśli chodzi o tył, zobaczcie, że również tak samo, wyścig właściwie jest 1:1 to samo. Jeśli chodzi o dolną krawędź, no to oczywiście mamy tu micro USB 2.0, a nie 3.0, zniknął głośnik, więc jest trochę więcej w wolnej przestrzeni i mamy dwa mikrofony, czyli tak jak mówiłem, jeszcze mamy jeden u góry, więc mamy trzy i dookoła tak bardziej można lepiej słuchać to właśnie do tej aplikacji takiej konferencyjnej, gdzie mogą rozmawiać kilka osób jednocześnie i sprawdza się to na pewno lepiej. Z dodatkowych rzeczy, ramki boczne, wszystko wygląda tak samo, jeśli chodzi o przyciski, chociaż widzicie, że tutaj w Note 4 są tak oddzielone specjalnie, ale jeśli chodzi o przyciski Power, to wygląda to identycznie. No i z przodu wygląda to tyle lepiej, że mamy po prostu ciekawszą fakturę pod spodem, taką w takie kropki, tak jak widzicie, jak to się zresztą mieni. Taka jest różnica między tymi dwoma urządzeniami i pod tym względem jest jak najbardziej ok. Myślę, że no naprawdę umiejscowienie wszystkich podzespołów jest również takie samo. Jeśli chodzi o kamerę, widać, że oczko w kamerze 3,7 megapiksela jest zdecydowanie większe niż w tym 1,9 czy 2 megapiksele w Note 3, prawda? Więc to są jakby różnice pierwsze takie w Note 4 i Note 3. Na pewno, jeżeli będę miał urządzenie już później, to pokażę wam znacznie więcej. To są takie pierwsze wrażenia, które chciałbym wam pokazać właśnie dzisiaj. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.